Tak, właśnie tak sprawdzamy luz na korbie. Teraz wyraźnie widać, jakie luzy posiada ten mechanizm. Cześć, witam Was. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak wymienić zużyty suport w napędzie roweru, który odpowiada za występujące luzy podczas jazdy. Zanim przejdę do demontażu części rowerowych, zobaczcie, jakie potrzebne są narzędzia oraz ściągacze do wykonania tych właśnie czynności. Żeby nie wydłużać czasu trwania filmu, opisy i dane techniczne tych ściągaczy, narzędzi postaram się umieścić w opisie filmu. Jeszcze parę słów na temat występowania luzu. On wyczuwalny jest podczas kręcenia korbą w trakcie jazdy roweru. Jest to dosyć nieprzyjemne. Mamy uczucie, że coś tam trzeszczy, coś przeskakuje, coś skrzypi. Nie jest to na szczęście nasz układ kostny. Są to po prostu luzy, które występują w suporcie na łożyskach. Wymianą tego elementu za chwilę się zajmiemy. Jeżeli lubicie majsterkować, czujecie się na siłach, to taką naprawę możecie wykonać we własnym zakresie. Są pewne trudności, które trzeba pokonać. Mam na myśli dobór suportu, żeby on był dobrze dobrany do roweru. I żeby tą czynność wykonać, należy naprawdę się przygotować do tego zadania w taki sposób, że posiadając właściwe ściągacze, po zdemontowaniu należy dokonać pomiarów, które pozwolą nam zakupić identyczną część do roweru. I tutaj marka oczywiście jest istotna, możecie wybrać dowolną firmę, jaka Wam pasuje. W moim przypadku użyłem suportu firmy Neco. Jest to dosyć stabilne urządzenie w metalowej obudowie, która, no powiem tak, że spełnia moje oczekiwania i suport pracuje prawidłowo. Moim zdaniem warto przy zakupie zwrócić uwagę, aby elementy te właśnie, które są po obu stronach suportu, były metalowe, czyli te części gwintowane. Zdarza się, że niektórzy producenci używają tych elementów w postaci plastiku. Co jeszcze istotne jest? Istotne jest również, aby w komplecie były dołączone dwie nowe śruby, które mocują korby suportu. Nie wszyscy takie nakrętki załączają, a one również się podczas pracy potrafią zużyć. Tak naprawdę warto jeszcze wszystko pomierzyć, to znaczy najlepiej byłoby zdemontować cały element z roweru i tak jak pokazałem to później w dalszej części filmu, należałoby zmierzyć długość ośki oraz długość mufy, w której znajduje się suport. Pozwoli to nam uniknąć nieprzyjemności oraz wadliwego działania całego mechanizmu. Czyli najlepiej zdemontować część, zmierzyć ją, a następnie zakupić nową. No dobra, tyle wstępu. Teraz po zdjęciu zaślepek z obu stron na korbie odkręcamy kluczem nasadowym 14 dwie śruby mocujące korby po obu stronach. To jest ściągacz korby, który wkręcamy w miejsce wykręconej śruby oraz wcześniej zdemontowanej zaślepki. Wkręcamy w prawo, oczywiście wykręcając lekko trzpień środkowy, tak żeby prawidłowo i pewnie umocować ściągacz. Tak jeszcze w ramach informacji warto dodać, że korba umieszczona jest na tak zwanym kwadracie. Kwadrat jest lekko stożkowy, więc umocowanie jest bardzo mocne i bez ściągacza zdjęcie jest raczej niemożliwe. Thank you.
Tą czynność zdjęcia korby wykonujemy identycznie z drugiej strony roweru, oczywiście po uprzednim zdjęciu osłony łańcucha. Po zdjęciu korby z prawej strony roweru, oto właśnie ten element, razem jest umieszczona z talerzami w przegładni zębatej. Następnie przy pomocy klucza osi suportu wykręcamy cały suport z ramy rowerowej. Widoczny jest spornik osłony łańcucha. Zwróćcie uwagę, że odkręcamy tą część z prawej strony roweru, kręcąc w prawo. Tak ułożony jest gwint, że odkręcamy w prawo. A z drugiej strony roweru, po lewej stronie, tą czynność wykonujemy odwrotnie, czyli odkręcamy w lewo. Jest to uwarunkowane konstrukcją suportu i gwintowaniem tych obu części po obu stronach suportu. Jak już wspomniałem, po lewej stronie roweru wykręcamy suport w lewo. Oczywiście po wykręceniu wyciągamy go z mufy. Po wyczyszczeniu całego mechanizmu nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać dokładnych pomiarów oraz porównać, czy stary element i nowy są identycznych rozmiarów. Przed montażem należy dokonać smarowania elementów gwintowanych wewnątrz mufy oraz po obu stronach suportu. Następnie cały suport przykręcamy do ramy rowerowej.
A teraz zakładamy zaślepki do korb i osłonę łańcucha. I można powiedzieć, że czynność naprawcza naszego roweru jest zakończona. Należałoby jeszcze sprawdzić, jak funkcjonuje cały napęd, czy nie ma zacin, czy pracuje równo łańcuch. Ewentualnie wykonać drobne regulacje i możemy się cieszyć jazdą bez żadnych trzeszczeń czy luzów, które poprzednio występowały. Na tym kończę. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Subskrybujcie kanał i wciskajcie dzwoneczek. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.